Akcja Obudź w sobie Mikołaja, poczuj moc dawania przebiega już 8 raz. Zazwyczaj odbywa się to tak, że nasze dzieci z pomocą pań przygotowują listy do świętego Mikołaja. Też nasze pani wiedzą czasem, jakie mają zainteresowania nasze dzieciaki i pomagają im właśnie taki list narysować. Jesteśmy tutaj już 8 rok, czyli tyle, ile trwała nasza akcja tak naprawdę od samego początku. Tu jesteśmy związani z tą placówką. Byliśmy w domu dziecka, pełna chata i promyk w Żuchowej, a także Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Dom nad Potokiem, gdzie tam jak co roku uczestniczyliśmy też w Wigilii. W tym roku akcja, pomimo bardzo trudnego czasu, no bo ten czas związany z tym, co się dzieje u naszych sąsiadów, jest też dodatkowo obciążający. I tak na początku troszeczkę żeśmy się martwili o to, czy nam to wszystko wyjdzie i czy znajdzie się aż tylu Mikołajów, bo zrobiliśmy w tym roku 130 paczek do tych wszystkich ośrodków. Natomiast na szczęście się to wszystko udało i z pomocą wszystkich ludzi, którzy się angażują co roku, i w tym roku też bardzo dużo nowych ludzi się zarejestrowało i zabrało te paczki, więc na szczęście nam się udało. Akcja co roku przebiegła bardzo fajnie. Dzieciaki napisały prezenty, paczki, pomimo całej sytuacji, która się dzieje, były bardzo bogate, bardzo fajne, także dużo emocji pozytywnych, dużo wzruszeń, wręcz nawet dzieci i młodzież, które uczestniczyły w akcji, bardzo zadowolone z tego, co mieliśmy okazję oglądać. Także no, dla nas też jest to bardzo duża radość, że możemy po raz kolejny trochę szczęścia dać tutaj czy dzieciakom, czy młodzieży, którzy tak naprawdę tego szczęścia potrzebują, żebyśmy im dawali cały czas. Jak co roku nam pomagają nasze elfy, także bardzo dobrze się spisali. Za jeszcze parę lat i nas przerosną, albo pewnie z jeden rok. Także no, my coraz starsi, elfy coraz starsze, już z takich od dzieciaczków do młodzieży, więc no, uczymy ich i chcemy też pokazać, że warto pomagać, warto tak angażować się w takie akcje charytatywne, bo to daje dużo radości i no, jest wartościowe. To jest taki magiczny czas w roku. Ten grudzień jest przepełniony taką magią i taką magię potrzebujemy my jako nauczyciele i nasze dzieciaki, żeby ten uśmiech się pojawił, żeby i to jest też ważne dla rodziców naszych dzieci. Podczas całego roku tyle trosk ich dotyka. I ten czas, kiedy są obdarowane całe rodziny tak naprawdę, jest dla nich ważny i magiczny. Pozyskaliśmy też wielu sponsorów, którym tutaj bardzo chciałam podziękować. Jest to Vesta Pokrycia Dachowe z Woli Rzędzińskiej, jest to firma Master, jest to firma Lofty i Pepegi, którzy w zasadzie jakby najbardziej nas wspierają i udostępniają lokal i nawet się przebierają za Mikołaja, więc oni tutaj nas bardzo wspierają i zawsze możemy liczyć na uzupełnienie braków w prezentach, czy na takie wsparcie nawet mentalne, no i finansowe przede wszystkim. Tutaj jedna mama, która prowadzi fanpage'a na Facebooku Mój Mydlany Świat, a której dziecko jest beneficjentem naszej akcji, też zasponsorowała mydełka, i które własnoręcznie wykonuje. Firma Master, Koło Gospodyń Miejskich działające przy katedrze, GL Parcels. No naprawdę nie sposób też wymienić wszystkich pojedynczych sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy się zgłosili i dofinansowali nas w jakiś sposób. No bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Liczymy na to, że w przyszłym roku tych ludzi koło siebie znajdziemy jeszcze więcej, że oni do nas przyjdą i że będą nas wspierać tak, jak to robią od 8 lat. Dziękujemy przede wszystkim bardzo Wam, czyli Telewizji Starnowa, za to, że jesteście, wspieracie, zajmujecie się całą promocją naszej akcji, stroną internetową i wszystkimi technicznymi naszymi problemami. Bardzo Wam dziękujemy.